Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Mówić będziemy w tym gorącym okresie walki z pandemią koronawirusa także o równie gorącym politycznie temacie, czyli o wyborach korespondencyjnych. Czy one będą do przeprowadzenia, czy będą bezpieczne 10 maja, bo ta data jeszcze w grze, choć przypomnijmy, że projekty mówią także o zachowaniu, przedłużeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, obecnie urzędującego o 2 lata. Taka propozycja też jeszcze widnieje na stole. Która z opozycji, wygra? Czy ta właśnie opozycji, czy ta Zjednoczonej Prawicy, choć i tu są dwie oferty? No i właśnie, czy bezpieczeństwo Polaków będzie zachowane właśnie, jeżeli mówimy o wyborach korespondencyjnych? Na ten temat będziemy rozmawiać z wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, Radosławem Foglem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Za chwilę przejdziemy do tematu, tylko chciałabym, panie rzeczniku, żeby pan także spojrzał na to, jak ludzie, warszawiacy, odpowiadają na pytanie o wybory korespondencyjne, co myślą na ten temat. Dodajmy, że sonda była przeprowadzona przez naszego reportera w środę, więc niektórzy z przechodniów jeszcze nie mają maseczek. Czy weźmie pani udział w głosowaniu tym listownym? Absolutnie. Nie. Dlaczego? Nie mam zamiaru podawać swoich danych, bo nie wiem, w czyje ręce wpadną. Wezmę na pewno. Dlaczego? Dlatego, że mnie pod to pasuje. To jest obowiązek obywatelski. Tak, oczywiście. Dlaczego? No mi się wydaje, że to jest wygodnie również. Dla bezpieczeństwa i w ogóle. Głosować na pewno będę. Tak czy w inny sposób zawsze będę głosował. Nie ma sensu głosować, to jest tylko po to, żeby móc jakoś przetrwać dla tego rządu i tyle. Po mojemu przełożyć te wybory. Nie, nie zagłosuję. Dlaczego? No mam taki powód. Będziemy głosować. Dlaczego? No bo trzeba, bo tak się należy. Jeżeli będzie to bezpieczne, to wezmę, ponieważ każdy głos jest ważny, ale nie będę narażał życia tylko dlatego, żeby rozegrać jakąś grę polityczną. Radosław Fogiel z nami. Czy pańskim zdaniem te wybory 10 maja będą odbywały się bezpiecznie? Czy jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa po pierwsze głosującym, po drugie listonoszom, po trzecie komisjom wyborczym, które będą liczyły głos? No, przede wszystkim, pani redaktor, to bezpieczeństwo i zachowanie bezpieczeństwa jest absolutnie priorytetowym i kluczowym czynnikiem, jeśli mówimy o odbywaniu się wyborów. To nie jest pytanie, czy wybory będą odbywać się bezpiecznie, tylko to jest kwestia, co zrobić, żeby było bezpiecznie i żeby wybory mogły się odbyć. To bardzo, bardzo interesująca sonda i ja bym się w kilku zdaniach do niej odniósł, bo ona porusza kilka istotnych problemów, mm-hmm. czy kwestii związanych z tymi wyborami. No po pierwsze, to oczywiście, wiadomo, ona jest w żaden sposób niemiarodajna, to jest sonda uliczna, ale jeśli chodzi o frekwencję, gdyby frekwencja miała być taka, jak odpowiedzi osób pytanych, to mielibyśmy do czynienia z jedną z lepszych chyba frekwencji w dziejach. Powiedzmy, że 3/4 z osób tak zadeklarowało, że weźmie udział. Frekwencja na poziomie 75% to byłby wielki sukces. Pamiętajmy, że średnio, oczywiście ona ostatnio wzrastała, ale średnio to było zawsze około 50% biorących udział w wyborach. I z badań, z którymi ja się spotykałem, wynika, że ta deklaratywna chęć udziału w wyborach w formie korespondencyjnej wzrasta. Tutaj rzeczywiście trzeba po prostu odrobić to, co zupełnie nieodpowiedzialnie opozycja i część mediów czyniła przez ostatnie tygodnie, starając się wzbudzać panikę, lęk wśród wyborców. No, ostatni bardzo, bardzo nieodpowiedzialny i żenujący wręcz spot Platformy Obywatelskiej, cały czas próbującej wzbudzać lęk w obywatelach, no ale mimo wszystko Polacy czują, że te wybory powinny się odbyć, że głosowanie jest powinnością obywatelską i że one będą bezpieczne. I parę bardzo ciekawych rzeczy, które należałoby wyjaśnić, co mówić, były poruszone przez naszych napotkanych uczestników sondy. Jedna osoba mówiła, że po mojemu to przełożyć te wybory. Mm-hmm. No, być może można byłoby o tym dyskutować, gdyby polska konstytucja dawała
taką możliwość. No, polska konstytucja mówi, że wybory muszą się odbyć, to jest tam obręb 175 dni przed zakończeniem kadencji prezydenta i tu nie ma furtki, tu nie ma możliwości ich przełożenia. Na pewno byłoby lepiej, gdyby te wybory się mogły odbywać w sposób tradycyjny, no ale niestety, no mamy sytuację, jaką mamy i musimy dostosować narzędzia do tego, no co mamy. No dobrze, no to niektórzy z polityków mówią, no to zmieńmy konstytucję, wtedy będziemy mogli zmienić także datę wyborów prezydenckich. Jest taka propozycja, no i ta, o której mówimy, Jarosława Gowina, który zresztą podał się do dymisji, nie mogąc przekonać polityków Prawa i Sprawiedliwości, choć twierdzi, że kilka podpisów, w tym Jarosława Kaczyńskiego chyba bodaj, znalazło się pod projektem, jego projektem, czyli tym mówiącym o tym, że za 2 lata wybieramy. Do tej pory prezydentem pozostaje Andrzej Duda. To jest jedna z propozycji, no i tu tylko, że wszyscy wiemy, zmiana konstytucji wymaga ponadpartyjnego, szerokiego porozumienia w parlamencie. I właśnie to co pani redaktor przytoczyła chwilę wcześniej, mówiąc, że opozycja mówi o zmianie terminów, no one są niemożliwe dzisiaj bez łamania konstytucji. No wprowadzanie stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, to mrzonka, bo nie ma ku temu niestety, czy może na szczęście, bo to znaczy, że państwo sobie radzi za pomocą zwykłych konstytucyjnych narzędzi, nie ma po temu przesłanek. I rzeczywiście jest na stole bo propozycja alternatywna, to znaczy zmiana konstytucji tak, żeby przedłużyć kadencję prezydenta Dudy. No to jest piłeczka po stronie opozycji, bo tak, oczywiście, no, posłowie Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod tym wnioskiem, żeby zdobyć wymaganą liczbę podpisów, żeby mógł on być procedowany w Sejmie, bo my się zgadzamy, że jest to jakieś rozwiązanie, a równocześnie teraz jest pole dla opozycji do zdeklarowania się. Czy to mówienie o tym, że oni nie chcą wyborów w maju, to jest tylko polityczną grą nastawioną na zdobycie punktów, na straszenie ludzi, nastawioną na to, że ich kandydaci dołują w sondażach? Czy rzeczywiście wierzą w to, co mówią i wtedy są skłonni powiedzieć, dobrze, wciskamy przycisk pauzy, czy dajemy sobie 2 lata na unormowanie sytuacji, na to, żeby nie wychodzić z kryzysu w ciągłej kampanii wyborczej i wracamy do tematu wyborów. No jak na razie nie widać tej odpowiedzialności po tamtej stronie. To, o czym mówimy, te kilka propozycji, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, rzeczywiście w dobie tego, co się dzieje, w dobie pandemii koronawirusa, ludzie zastanawiają się, czy będą mieli za chwilę pracę, czy za chwilę pracodawca nie powie, ja muszę tobie, drogi pracowniku, pomimo że cię szanuję, zmniejszyć pensję o połowę, będę musiał zlikwidować twoje miejsce pracy, czy ludzie w tej chwili mają głowę do wyborów, to jest jedna rzecz, a jeżeli jest konieczność, bo takie są też argumenty, tego, by po prostu te wybory, które przypadają na 10 maja, przełożyć i zabrać się za porządną walkę z koronawirusem już z nowym prezydentem, kimkolwiek by był, po to, żeby właśnie nie być także znowu w tej nieustającej kampanii wyborczej, no to w jaki sposób to zrobić i jak przekonać Polaków do tego, że to jest bezpieczne? Bo jak pan powiedział, trzeba się nad tym zastanowić, w jaki sposób to zrobić, by to było bezpieczne. No ale dajmy na to, ludzie muszą pozostać w swoim miejscu zamieszkania, a nie są tam zameldowani. Pakiet wyborczy pojedzie gdzie indziej. Czy zdołamy przed tym terminem, przed 10 maja, dopisać się do spisu wyborców choćby? No to są takie różne wyzwania życia codziennego, życia wyborczego, które teraz staną przed wszystkimi. Oczywiście rozumiem, że wielu Polaków ma dzisiaj ważniejsze sprawy na głowie i to mnie wcale nie dziwi niż wybory, no tylko niestety, ja powtarzam po raz kolejny, my nie mamy tego komfortu, żeby sobie wybierać, czy te wybory się odbędą, czy się nie odbędą, kiedy się odbędą. No w 1989 roku
W latach kolejnych podjęliśmy decyzję o tym, że przyjmujemy system demokratyczny jako nasz system polityczny i w związku z tym niezbywalnym elementem są wybory. One się odbywają w różnych momentach. Odbywały się w czasie powodzi, odbywały się zaraz po katastrofie smoleńskiej w cieniu narodowej tragedii i narodowej traumy. Dzisiaj przypada taki termin, że niestety one muszą się odbyć w cieniu pandemii. No to jest... Demokracja jest wielkim skarbem i zdobyczą, ale niesie ze sobą też pewne ciężary i zobowiązania. I to jest jeden z nich. Ale oczywiście to wszystko należy zorganizować tak, żeby to zadziałało. Więc po kolei do tych, odnosząc się, wracając jeszcze do wypowiedzi z sądy, które się tego dotyczyły, i przechodząc do pytania pani redaktor. Tam jedna z osób obawiała się o bezpieczeństwo swoich danych. No, chciałbym podkreślić, że tutaj te dane i tak są w dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej i Komisji Obwodowych, Okręgowych przy każdych wyborach, niezależnie od tego, czy one są korespondencyjne, czy one są tradycyjne. No przecież mamy spis wyborców, zawsze na nim się podpisujemy, no i tam są te dane, imię, nazwisko, adres, numer dowodu i tak dalej, i tak dalej. I więc, numer PESEL, bo to tutaj były też te wątpliwości. Więc to jest jakieś też wzbudzanie lęków i rozpuszczenie fake newsów, że tutaj jakieś dodatkowe dane miałyby być zagrożone. Tu się pod tym względem się to niczym nie różni od tradycyjnych wyborów. Jeśli chodzi o docieranie pakietów, dopisywanie się do listy, to jeśli chodzi o dopisywanie się do list wyborczych, no obowiązuje, nawet jeszcze zanim ta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wróci z Senatu, obowiązuje kodeks wyborczy, który daje możliwość dopisywania się do list wyborczych. No każdy to, czy wiele osób to robiło przy okazji różnych poprzednich wyborów. Można to zrobić za pomocą nawet maila, więc tu nic nie stoi na przeszkodzie i wszyscy, którzy dotychczas mieli taką potrzebę, czy teraz mają taką potrzebę, mogą się w systemie ePUAP, to mailem korzystać. To chyba nie zadziała. Do tej pory można było to robić nawet telefonicznie i kontaktując się z właściwym z urzędem gminy. Tutaj nie było wymogu systemu ePUAP, to było właśnie maksymalnie ułatwione. Jeśli chodzi o to, czy przesyłka dotrze, no, wszystkie te przesyłki będą rozwożone przez operatora, czyli przez Pocztę Polską, będzie to monitorowane, będzie to dokumentowane. No, Poczta Polska jest jedyną instytucją o takim zasięgu i takim pokryciu całego kraju. Czy będzie to bezpieczne? Będzie to bezpieczeństwo zapewnione w sposób maksymalny. Urny wyborcze będą w formie skrzynek pocztowych na świeżym powietrzu. Nie będzie gromadzenia głosujących w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystkie głosy po oddaniu będą dezynfekowane. Komisje wyborcze i członkowie komisji wyborczych będą mieli środki ochrony osobistej. Szanowni Państwo, tutaj taki mój apel. Nie dajmy się zastraszyć tym, którzy tych wyborów po prostu nie chcą, którzy się ich boją. Większość z Polaków z uwagi na pandemię w dużej mierze korzysta z dostaw kurierskich, z zakupów internetowych. No, jaką drogą to wszystko do nas dociera? No właśnie drogą, ale to właśnie tutaj... drogą pocztową. Mhm. Więc jeżeli tu pojawia zamówienie... się pytanie, panie rzeczniku, no właśnie, bo mówimy o tym, że obłożenie jest, no może nawet na pewno, nawet większe teraz właśnie, jeżeli chodzi o pracowników poczty czy kurierów, no to czy podołamy jeszcze tak potężnemu wyzwaniu? Już odpowiadam, kończę tylko tamtą myśl, więc no, zupełnie nieprawdziwym jest argument, że pakiet wyborczy w skrzynce miałby komukolwiek zagrozić, czyli Stonaszowi, czy temu, do kogo pakiet jest skierowany, jeżeli nie zagraża nam zamówienie w tym momencie kurtki, trampek, czy zakupów spożywczych ze sklepu internetowego. Nie dajmy się zwieść. Jeśli chodzi o możliwości, pocztowcy, sama poczta przyznaje, że ma takie możliwości. Być może będą musieli ograniczyć tradycyjną działalność na kilka dni, ale podkreślam, nie kurierską, bo to jest zupełnie inny odłam, ale jest to absolutnie do wykonania. Politycy, którzy mówią, że to jest nierealne, również mijają się z prawdą, bo większość z nas w czasie kampanii wyborczej korzysta z usług Poczty Polskiej, żeby przekazywać swoje materiały wyborcze wszystkim mieszkańcom naszych
okręgów wyborczych. No, Poczta Polska oferuje taką usługę, to jest w ramach tam chyba 3 do 5 dni. Jeżeli to jest do zrobienia i naprawdę wielu polityków z tego korzysta i ma takie doświadczenie, to mówienie, że to będzie nierealne rozdysponować to do podpunkty adresowe bez firm, bez przedsiębiorstw, to nie jest prawda. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, do wyborów korespondencyjnych na pewno jeszcze na antenie telewizji w Polsce.pl niejednokrotnie przed 10 maja, przed każdą datą, która się jeszcze w tym wątku pojawi, będziemy wracać. Za chwilę natomiast o tym, co teraz w pracach polskiego parlamentu z publicystami. Zaraz wracamy.